Niebieski smrodek. Witajcie, przyjaciele! Dziś jest królewski dzień próśb. Zatem o co chcielibyście poprosić dziś swego króla? Tęczowy królu, podoba nam się kolor nieba. Zastanawialiśmy się, czy mógłby być jednak odrobinę bardziej może... Różowy. Zielony! Chwilę! Różowy! Fioletowy! Oczywiście! Jutro na niebie znajdzie się tęcza w najpiękniejszych odcieniach wszystkich kolorów. Świetny pomysł, królu! Wasza wysokość! Tru, Bazyli, przysiądźcie się do mnie. Dziękujemy, królu. Nie wiedziałem, że królewski dzień próśb zgromadzi tylu proszących. To niedobrze, kiedy tak robią. Za chwileczkę do was wracam. Tru, Bazyli, chodźcie za mną. Na fiolet niebieski. On znów to robi. Kto znowu robi co? Mój kuzyn Szarek Smutniak jest dość ponurym jego mościem. Taki już jest. Pomóc ci go odponurzyć? Och, dziękuję, Tru, ale przecież to jest mój kuzyn. Serdeczna rozmowa może wystarczy, ale muszę się pośpieszyć, zanim wszyscy przez niego staną się ponurzy. A co ty zrobisz z prośbami? Och, racja. Ktoś musi wysłuchać ich próśb i zmartwień jeszcze dziś. Tru, ty to zrobisz. Kto? Co? Ja? Poważnie? No jasne. Wszyscy bardzo cię kochają i ufają ci. Potrzebna ci korona i berło. Fajnie się nią macha i wskazuje. Szczęśliwego spełniania próśb. Do twarzy ci w niej. Fajna zabawa! Jak królowa powinna siedzieć, Bi? Nie wiem. Nigdy żadną nie byłem. Dobrze. Spróbuję więc. Co za gracja! Proszę po kolei. Przepraszam bardzo. Ciągle wpadam na Yeti, gdy przechodzę tęczową ścieżką przez wieczny las. Przyda ci się znak Uwaga Yeti! Dziękuję ci, Tru. O tak, pierwszy problem z głowy. Przybij piątkę, raz, dwa. O, nie tak szybko. Może ci nie wypada. Wypada. Ha! Jej wypada. Miałem super balon, ale mi pękł. Więc potrzebujesz nowy kolorowy balon. O, dzięki. Czemu nie? Ale fajnie. Tak myślałem, że chodziło o mnie. Królowo, wasza wysokość, trupani. Mam na imię Mila i znalazłam małe zwierzątko w lesie. Mogę je wziąć? Jasne, Milo. Weź je. Hurra! O, i czy mogę je brać na spacery? Oczywiście! Tego im potrzeba! Wow, dzięki! Jesteś najlepszą królową w tęczowym królestwie! Pa! Jeść! Okej, kto ma jeszcze prośbę? Królewski dzień próśb skończył się, Bi. Zabawa fajna, ale i pracy dużo. Tak? Dziwne. Ja się czuję jakoś rzeźko. Bazyli. Dobrze, jeszcze jedna prośba. Królowo pomocy! Mamy nagły wypadek! Mój drogi kuzynie, skąd ta ponurość? Mamy cudny dzień. Przez słońce nic nie widzę. I ptaki śpiewają. Ciągle ta śpiewka. Znowu i znowu i znowu. Przez to czuję się szaro-buro. Niewesoły jestem gość. Chmurny i ponury dość.
złość. Czemu muszę się z tym kryć? Śmichy, chichy, to jest ściema. I wesołego też nic w tym nie ma. Ja chcę ponury być. Pozwólcie mi. Szarku, skąd masz to berło smutku? Wuj z rzęda dał mi je na milionowe urodziny. Jej, nie takiego oczekiwałem. Szarku, zaczekaj! Wow, co tak strasznie śmierdzi? To ten nagły wypadek. Śmierdzi tak strasznie, że wszyscy opuszczają park. Wow, ten smrodek jest wspaniały. Stary, dojrzały serek. Podoba ci się? To chyba najgorszy zapach w całym królestwie. Co tak strasznie śmierdzi? Mira? O nie, to jest to małe stworzonko, które znalazła? Cześć, Miro, królowa Tru. Wasza wysokość, witam panią. Wiem, że pozwoliłam ci brać na spacery twoje zwierzę. To mój pupilek. Mama nazywa go Śmierdzio. Słodki jest, prawda? Wybaczcie. Dobrze, ale czy ty czujesz... Śmierdzia? Nie, mam zatkany nos. Niczego ostatnio nie czuję. A co? Czy mój Śmierdzio pachnie jak bukiet kwiatów? Nawet lepiej! Wiesz, myślałam sobie... że tak dużo zwierzę wolałoby bawić się w domu w warcaby, szachy albo zwyczajnie wziąć kąpiel. Nie bardzo. Śmierdzio lubi zabawy na zewnątrz i spacery. Wybaczcie. Uwielbia się bawić. Cześć, pa! A teraz muszę wziąć kąpiel. O tak. A tak lepiej. Au. O, cześć. Twój nurw krzaczek był lepszy, przyznaję. Hej, a może dzięki kwiatom Śmierdzio zacznie pachnieć ładniej? Świetny pomysł, królowo Tru. Mira, Śmierdzio, czekajcie! Fajne kwiatowdzianko, ale wolałem, gdy śmierdzidło śmierdział. Wow, te kwiaty są cudowne. Dziękuję, wasza królewska Tru, wysokość, pani. Chodź, Śmierdzio! Ale się napiął. Uciekajcie! Bycie królową nie wychodzi mi najlepiej, wiecie? O, całkiem spoko. Na przykład to pączo jest w dechę. Śmierdzio, wracaj! Jeśli mamy powstrzymać Śmierdzia przed zasmrodzeniem miasta, przydałyby się życzenia. Racja! Ślicznie śmierdzi pączo. Kłębuszko! Do drzewa życzeń prosimy. Moje śmierdzi pączo! Śmiało, wychodźcie! Nie śmierdzi tak bardzo! Cześć, Zi! Mamy na zewnątrz śmierdzący problem. No coś ty. O nie! Smrodek śmierdzia wyczuwam nawet tu. Tak, ale nie martw się. Mam tę dziką wiatroć, która oczyści powietrze. La, da, 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 da. Wow, ale zapach. Jak to się stało, że tak śmierdzi? Wiesz, dziś jest królewski dzień próśb do króla, ale król musiał zająć się szarakiem smutniakiem i zarządził, że prośby będą przekładane królowej. I ja nią jestem. O, moje gratulacje, królowo. Pewnie nie jest łatwo. Tak, było ciężko nadążyć ze spełnianiem próśb. Popełniłam błąd. Pewnej Mili pozwoliłam brać znalezione przez nią zwierzę na spacery, kiedy chcę. To chyba żaden błąd. Ależ tak! Nie wiedziałam, że znalazła śmierdziuszka. O, to stąd ten zapach. I teraz strasznie śmierdzi w całym królestwie. Przemyślmy tę kwestię. Rymuje. Ha!
jak życzenia mogą pomóc? Nie da się śmierdziowi zabronić śmierdzieć, ale dzięki życzeniu mógłby zacząć pachnieć. Przykrycie smrodku ładnym zapachem. Tak! Inne życzenie mogłoby odwiać smrodek tak, by ludzie go nie czuli, tak jak twoja dzika wiatroć. Drzewo życzeń może wam pomóc. Udzieli wam 3 życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czyli swoich wspaniałych owoców użyczysz? Chyba dobre życzenia. Sprawdźmy je w życzopedii. A, tu jest. Pierwsze życzenie to aromek. Zna się na aromatach. Idealne narzędzie, by śmierdziu zaczął pachnieć lepiej. Teraz drugie życzenie. A, dmuch potrafi zassać mocno powietrze i równie mocno je wypuścić. Więc zaś się smrodek śmiercią i wyślę go gdzieś daleko. Wyślij go do mnie. Zajmę się nim. Oj, oj, ale cud. I życzenie ostatnie. Miarek może rzeczy powiększać lub zmniejszać. Fajnie. Nie wiem, jak to może nam pomóc ze smrodkiem. Ale coś wymyślę. Dziękuję, Zi. I dziękuję tobie, drzewo życzeń, za użyczenie mi swoich życzeń. Pazi! Sukcesów w walce ze smrodem! Drogi Szarku, musisz swój nastrój rozsiewać tak wszędzie wokół? Nie, ale zmarnuję go, jeśli zatrzymam go dla siebie. Nie lubię marnować. Idziemy, śmierdzio! Śmierdzio, wracaj! Okropne! Wybacz, kłębuszko, kumpelo. Mogliśmy cię ostrzec przed tym wspaniałym zapachem! Cześć, Mila, cześć, śmierdzio. Jak idzie spacerek? Nie za dobrze. Nikt nie chce się bawić z moim śmierdziem. Wiem, że to boli. Gdybym była lepszą królową, nie doszłoby do tego. Ale może życzenia coś zaradzą? Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Aronku! Życzenie działa już! Gdy śmierdziu podejdzie, spryskaj go aromatem! Teraz! Sukces! Pachniesz, śmierdzio! Niezły prysznic, Aronku! Ten zapaszek zasmradza aromat Aronka. Nie! Ten smród jest jeszcze gorszy. Chyba lepszy. Jak długo smrodek może się utrzymać? Dobrze, próbowaliśmy zmienić zapach śmierdzia, ale nie wyszło. Spróbujmy pozbyć się tego smrodku z niego. Tak, chętnie sam bym go przejął. Tym akurat zajmie się dmuch. Zizazu, chodź na tu! Co działa, dmuchu? Życzenie działa już!
dobrze, dmuchu. Mam nadzieję, że zmieścisz w sobie ten smrodek. Dzięki, Tru! Odzyskałem słoik! Bazyli, spójrz! Śmierdził już nie śmierdzi! Udało się! Tru! Szarek Smutniak jest wciąż smutny! I wciąż wszystkich zasmuca! O nie! To okropnie smutne! Więcej. Miło będzie dla odmiany trochę się posmucić. Tęczowy królu? Dobrze się czujesz? Przebywanie z szarkiem musi wpływać na mój nastrój. Nieważne, bo z czego niby miałbym się tu cieszyć? Powiedziałem tak, leci właśnie do pałacu, żeby wszystkich zasmucić. Pomóżcie! Albo raczej nie. Jest ślepi! Król stał się smutny! Potrzebuje pomocy! Ale jeszcze dmuch! Długo może nie wytrzymać z tym zapaszkiem! Wsiadać proszę! Takich widoków nie widzi się codziennie! Chodź, Bee! Musimy zabrać go z nami! Temu miastu przyda się szarość! O nie! Nie możemy mu pozwolić zasmucić pałacu! Nie przewidziałem tego... Tęczowy królu, ogarnij się! Łapki mi się trzęsą. Może ogonkiem? No kłaki. Szarku, nie każdy chce być smutny. Ale nie każdy chce być uśmiechnięty. I już, Tru. O, i co teraz zrobimy? Zostało jedno życzenie. Miarek. Ale jak Miarek może powstrzymać Szarka przed zasmucaniem? Przemyślmy kwestię. Szarek zasmuca wszystkich swoim ponurym berłem. Ale nikogo nie zasmuci, jeśli zgubi berło. Poproszę Miarka, żeby je zmniejszył. Co za wielka koncepcja! Czy raczej mała koncepcja. Wiesz, o co mi chodzi. Miarku, chodź no tu! Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Miarku! Życzenie działa już! Miarku, spraw, by berło Szarka było maleńkie. Tęczowy pałac. Od samego patrzenia ludzie się pewnie uśmiechają. Ja to zmienię. No, co się dzieje? Nie lubię, kiedy coś się dzieje. Brawo, Miarku! Tak, Szarek już nigdy nie zasmuci... O... O, no proszę. Au. Ech, tu jesteś. Och, mój wzrok czasem jest zbyt bystry. O nie! To jest straszne! Tru jest gorzej niż myślisz. Cóż, to nie będzie wcale łatwe. Ten zapach jest... całkiem niezły. Miło by było czuć go cały czas. Hej, słyszałaś to, Tru? To brzmiało jak prośba. Królewska prośba. Racja, Bee. Skoro Szarek lubi ten zapach, jako dzisiejsza królowa, chcę mu go darować. Ale nie ten z mojego śmierdzi słoika. Nie, coś innego wymyśliłam. Miarku, chodź na tu. Mógłbyś zmniejszyć tę śmierdzącą chmurę? Hajja! Dzięki, mały. Wow, skoncentrowana chmura smrodku. Wystarczy na zawsze. Szarku, czy jazda na tej chmurze rozchmurzyłaby cię na tyle, byś odsmucił wszystkich? Nie obiecuję, tutti frutti trufru.
Hej, nieźle. O, znacznie lepiej. Udało się. A teraz berło szarka. Dziękuję, zdaje się. Wracaj do plecaka. True, udało się. Wszystko jest znów radosne. Jak ci się podobało być królową? To było trudniejsze niż myślałam. I popełniałam błędy. Nie martw się, True. Szczerze mówiąc, nawet ja nie znam wszystkich odpowiedzi. A kto zna? Jej. Pan wybaczy, on szuka kogoś do zabawy. A kto nie szuka? Smrodkiem rozwiązaliśmy problem. Tak, kto by przypuszczał? Nigdy w ciebie nie wątpiłem. Ciągle smutny ze mnie gość, chociaż się zmieniłem dość. Coś we mnie pasi, przykro mi. Zwykle smrodkiem śmierdzi smród, innemu pachnie znów jak miód. Bez słoika nie chcę żyć. Lubimy się i fajnie jest, nikomu nie przeszkadza zwierz. Zabawy przyszedł w końcu czas. Każdy z nas, czy kot, czy nie, wie co dobre, a co złe. Lecz różne rzeczy kręcą nas. Jaskinia życzeń. Złap mnie, jeśli potrafisz, True. Jestem tuż za tobą, tęczowy królu. Prędkość limonkowo-zielona. Jesteś szybka. A co powiesz na prędkość tęczy? Prędkość super chmury, kłębuszko. Ujeżdżanie chmur na złoty medal. True wykonała większość roboty. Dopingowałem ją po mistrzowsku. Prawdę mówię? Prawda? Prawda? Ależ oczywiście, Bazyli. Nie zabawię długo w jaskini życzeń. Wrócę na czas na nasz pyszny piknik. A my zajmiemy się przygotowaniami. Powodzenia w poszukiwaniu życzeń, tęczowy król. Pa, pa! A jeżeli szukasz drzewa życzeń wspaniałych jak ja, wyruszaj w dal. Patrz na te smakołyki! Wygibaski, ciągolatki, papapryczki, mniambabeczki, niuliziomki, kwasikąski, bomblomus i... Tak, spakowałam nawet twoje ulubione rybne znikersy. Rybne znikersy! Dzięki, True. Przytulano ty, ja i one. To są łzy szczęścia. Bazyli. Och, witaj, Rocky. Lecę po życzenia. Życz mi szczęścia. Jestem prawdziwym szczęściarzem. Tu jest mnóstwo życzeń. Kto jest już gotowy, by ze mną pójść do drzewa życzeń? A, cóż, nic straconego. Wpadnę do ciebie przy kolejnej wizycie. Patrzcie tu, co zapełnia energii. Jesteś już gotowy, by ze mną pójść. Wspaniale! Co tam się dzieje? Te rośliny usychają. Natychmiast potrzebują wody. Ale nie widzę tu żadnego źródła. Muszę szybko znaleźć dla nich wodę. Jest! Idealnie! Kropel raz, dwa, trzy... O, rybne znikersy, znikersiki! Jak żeby bez was wyglądały pikniki? Nie wyglądałyby. I koniec. Co? Yeti? Chyba ma na nie ochotę. Wiesz, ochotę to możesz mieć. Będę bronił tego piknika wszystkimi dziewięcioma życiami. Raz, dwa, trzy,
cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, nie martw się, Bazylii. Król powinien za chwileczkę tu wrócić. Za minutkę. 100 kropel i 77. Oh. Musi na razie wystarczyć. Otwieramy. Jeszcze? O rany, to straszne. Sam nigdy nie zdołam zebrać odpowiednio dużo wody. Muszę poprosić o pomoc Tru. Tru, potrzebuję twojej pomocy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tru, potrzebuję waszej... Tęczowy królu, co się stało? Potrzebuję... Co znaczy k? Nigdy nie słyszałem o żadnym k wcześniej. Są jakieś dziwne zakłócenia na linii. Nie kłóć się z linią, proszę! Muszę szybko znaleźć wodę olbrzymich roślin. Nigdy stąd nie wyjdę. Pomocy! Właśnie, pomóż nam cię zrozumieć. O, źle to wygląda. Zdaje się, że król ma poważne kłopoty. Musimy przyjrzeć się temu z bliska. Tak, ale chwila, znaczy, chcesz tam iść? Do środka? Wiesz, że nie jestem wielkim fanem jaskiń, Tru. Czy to dlatego, że jest tu trochę ciemno? Trochę to mało powiedziane. Mam cię! Wow, dzięki, Tru. Nie damy rady sami tego zrobić. Potrzebujemy kilku życzeń. Zgadzam się! 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 Kłębuszko! Cześć, Kłębuszko. Możesz zabrać nas do drzewa życzeń? A więc w drogę! Witajcie, Tru i Bazylii. Cześć, Zi. Czyżbyś badał życzenia? Zgadza się. Od kilku godzin siedzę tu i sprawdzam, który jest cichsze. Życzę ci, czy cicho życz? I które jest? Nie jestem pewien. Nie słyszałem nic a nic. W czym mogę wam pomóc? Mieliśmy urządzić dziś z tęczowym królem piknik po tym, jak wróci z jaskini życzeń. Ale jeszcze nie wrócił. On ma tam jakieś kłopoty, a tam jest ciemno i straszno. Kłopoty? Tęczowy król? Usiądźmy na chwilę. Rozwiążemy ten problem na pewno. Jakie to król ma kłopoty? Rozmawialiśmy z nim przez twarzokulkę. Ale ciągle mu coś przeszkadza. Zrozumieliśmy tylko, że potrzebuje znaleźć wodę. Potem powiedział coś o olbrzymich roślinach? Olbrzymie rośliny! A potem powiedział, że bez nas nie wyjdzie stamtąd! Ciężka sprawa! Musimy tam iść i... A... Tru, pójdziecie go uratować, prawda? Tak, ale ciężko będzie do niego dotrzeć. W jaskini jest pełno jam. Potrzebujemy odpowiedniego życzenia, żeby przejść nad nimi. Zdecydowanie. Jaskinie mogą być bardzo trudne do przejścia. Do tego jest tam dość ciemno. Potrzebujemy jakiegoś życzenia, które oświetli nam drogę. Wspominaliście też, że król mówił coś o szukaniu wody i olbrzymich roślinach. Nie może znaleźć wody, to znaczy, że jaskinia jest wyschnięta, więc przyda nam się też pomoc w znalezieniu wody. Więc należą wam się trzy życzenia. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo życzeń, pięknie proszę cię.
Wow! Świetny wybór życzeń, Tru! Zobaczmy, co nam o nich powie Życzopedia. Wasze pierwsze życzenie... A, jest tutaj! Nazywa się Edłużek. To rozciągliwe życzenie, po którym można chodzić. Może się też okazać dość sprężyste, więc bądźcie ostrożni. Uwielbiam sprężyste rzeczy. Nigdy nie wiesz, kiedy przyda ci się podskok. A wasze świetliste życzenie to genio. Może wytworzyć super jasne światło albo super słabe. Niestety to życzenie czasem bywa lękotem. Lękotem? To chyba mój krewny. I ostatnie życzenie. Macuś. Jest bardzo zachłanny, a jego macki są bardzo sprawne. Może dosięgnąć nimi do trudno dostępnych miejsc. Nie wiem, jak Macuś ma mi pomóc znaleźć wodę w jaskini. Ale na pewno coś wymyślę. Pędzimy pomóc tęczowemu królowi. Dziękuję ci, drzewo życzeń, za użyczenie mi swoich życzeń. Okej, lecimy, Zi. Dziękujemy za pomoc. Zaczekajcie, ja też chcę mu pomóc. Chcesz opuścić drzewo życzeń? Tak, król potrzebuje też mojej pomocy. Podziwiam go. Nauczył mnie wszystkiego, co wiem o życzeniach. Ale przede wszystkim to nasz przyjaciel. Życzenia mogą zostać same bez opieki? Poradzą sobie. Wrócę niebawem, życzenia! Zatem lećmy pomóc królowi. Lepiej nie patrzeć w dół. Interesujące. Dziękuję, kłębuszko. Zi, jak myślisz, ile jest w tej jaskini głębokich, ciemnych jam? Setki. Setki? Tysiące. Tysiące? Miliony? To chyba całkiem sporo. Trochę się denerwuję. Bazyli, nie musimy wszyscy wchodzić do jaskini. Naprawdę? Nie. Potrzebujemy kogoś, kto zostanie tutaj. Ja! I przypilnuje kosza ze smakołykami. Mogę ochronić swoje znikersy przed... tym Yeti. Sio, Yeti, sio! Powodzenia, Bazyli. Jesteś gotowy do drogi? Całym sobą. Ostrożnie. Wow. To tutaj Bazyli nieomal wpadł. Dzięki, Tru. Spójrz. Ale dół. Sprawdźmy go. Fascynujące, świecące kryształy. Gdzie jesteś? Tęczowy królu. Ej, Tru, spójrz. Wielu z ich? Jeden z ich. Wielu z ich? Jeden z ich. Wiele Tru. Jedna Tru. Wiele Tru. W drogę, Zi. To się nazywa głęboka przepaść. Znam idealne życzenie, które nam pomoże ją przejść. Zi, Zazu, chodź na tu! Do dzieła, Edłużku! Życzenie działa już! Edłużku, pomożesz nam przejść na drugą stronę przepaści? Haja! Juhu! Niezły cel! Trzeba go wypróbować! Fajnie sprężysty i solidny. W drugę. Zi, spójrz. Hej, to Rocky. Utknął tam. Trzeba mu pomóc. Nigdy nie uda ci się przejść przez pułapkę Bazylego. Widzisz? Słyszałem cię. Teraz sprawdzę, czy moje rybne znikersy są nadal świeże. Aha! Kto idzie? Yeti? Wiem, że to ty! Niezły traf. Ej, słuchaj, widziałeś może... Ochranianie smakołyków jest trudniejsze niż przypuszczałem.
Ale warto dla każdego znikersa. Bardzo trudne. Ciężka robota. Trzymaj się, Rocky! Tru, co możemy zrobić, by mu pomóc? Chyba wymyśliłam. Przeskoczymy na drugą stronę i niech Rocky zrobi to samo. Skaczmy na drugą stronę. To działa! Skacz za mną! Okej, Rocky. Teraz twoja kolej. Nie bój się. Poradzisz sobie. Świetny skok. Świetna robota, Edłuszku. Pora wrócić do plecaka. Zdaje się, że nam dziękuję. O, nie ma za co, Rocky. Zobaczymy się potem. Idziemy pomóc królowi. Światła, Tru. Zmienimy to. Mam na to radę. Zizazu, chodź na tu! Do dzieła, Genio! Życzenie działa już! Witaj, Genio. Jesteś gotowy zmienić się dla nas w ogień? O, nie wstydź się. Będę cię trzymała. Co to był za dźwięk? Zaczekaj, wracaj tu! Genio, nie bój się! Wróć tu do nas! Rzeczopedia mówiła coś o tym, że Genio czasem bywa lękotem. Teraz chyba jest ten czas, mam rację? Absolutną. Zi, słyszałeś to? Genio, tu jesteś. Nie musisz się bać. Chodź do mnie. Nie mogę dosięgnąć. Zi, użyczysz mi swojej laski? Wskakuj. Przytulę cię, może poczujesz się lepiej. Idealny blask. Dziękujemy, Genio. Tobie też, Rocky. Gdyby nie ty, Genio nadal siedziałby w tej szczelinie. Phew. Co? Co? Jak? Że jak? Skąd? Jakim cudem ten wielki Yeti jest taki szybki? Jeden, dwa, trzy Yeti? To są te olbrzymie rośliny, o których mówił tęczowy król. To stąd do mnie dzwonił. Liściołapki jaskiniowe. Z reguły mają podziemne źródło wody, ale te prawie uschły. Tęczowy królu, słyszysz nas? Co ta super wysoka roślina ma w buzi? To berło króla! Ta roślina zjadła tęczowego króla! Oj. Zjadła tęczowego króla? To byłoby okropne! Ale spokojnie, Zi. Zwolnijmy na chwilę i pomyślmy. Musimy się jeszcze wiele nauczyć od tęczowego króla. Podziwiam go. Nauczył mnie wszystkiego, co wiem o życzeniach. No i to nasz przyjaciel. Słoneczka moje żółciutkie kochane, udało wam się, przyjaciele? Bardzo za nim tęsknię. Czuję, jakby był tuż obok i mówił do mnie. On jest tuż obok ciebie, Zi. Dokładnie tu. Witamy z powrotem, wasza wysokość.
Cieszę się, że jesteście. Potrzebuję każdej pary rąk. Te rośliny bardzo potrzebują wody. Nie możemy stąd wyjść, dopóki ich nie napoimy. Niestety, moim małym berłem nie udało mi się zebrać tej wody wystarczająco dużo. To wielkie biedaczysko było tak spragnione, że wypiło wodę prosto z dłoni. Dziękuję. Pomyślmy chwilkę. Jeśli woda kapie z sufitu jaskini, może na górze jest jej więcej. Macuś mógłby powiększyć tę dziurkę i mielibyśmy więcej wody. Woda zacznie padać z sufitu jak prawdziwy deszcz. Właśnie. Wiem, że jesteś zmęczona, ale muszę się dostać na górę. Mogę skorzystać z twoich liści? Dziękuję. Masz takie sprężyste liście. Pora sięgnąć po życzenie. Zizazu, chodź na tu! Do dzieła, Macuś! Życzenie działa już! Cześć, Łapmacki. Widzisz, skąd leci woda? Tam właśnie masz się udać. Ale chyba nie dosięgnę. Rocky, jak dobrze, że tu jesteś. Możesz skoczyć tutaj tak, jak zrobiłeś to wcześniej? Wow! Hej, właśnie coś wymyśliłam. Jeśli razem podskoczymy dość wysoko, umieścimy Macusia na górze. Gotowi? Wow! Wow! Jest! Macuś, czy możesz powiększyć tę dziurkę, żeby więcej wody z niej kapało? Jeszcze bardziej. Musisz ją powiększyć jeszcze bardziej. Spróbuj jeszcze raz. Uda ci się, Macusiu. Wierzę w ciebie. I co teraz? Jej, udało się. A teraz kręć się w kółko i wiruj i wodę rozchlapuj. Dziękujemy ci życzenie! Teraz wracaj do plecaka! Hurra! Udało się! Świetna robota, Macusiu! Napoiłeś te biedne rośliny! Ale jak mnie tutaj znaleźliście? Edłużek i Gienio pomagali nam przez większość drogi. Ale bez naszego przyjaciela Rokiego nie poradzilibyśmy sobie. Świetna robota, Roki. A teraz wracajmy na nasz piknik. Że jak? Rybne pyszności. Witaj, Bazyli. Rany, tęczowy król, już jesteś? Tak jest. Ciągo latkę? O, moje ulubione! Myślałam, że chcesz powstrzymać go... przed zjedzeniem naszych smakołyków. Cześć! Zmieniłeś zdanie? Okazało się, że nie są takie straszne. Pomyślałem, że byłoby miło się z nimi podzielić. A poza tym, wiem, jak to jest być głodnym. Nie gniewasz się, tęczowy królu? O, ależ skąd, Bazylku? Kiedy jesteś miły dla innych, inni są mili dla ciebie. Prawda, Tru? To najprawdziwsza prawda. Rocky, chcesz rybnego Snickersa? To był tęczowo-kolorowo udany dzień. Senne piżama party. Jesteś godnym rywalem, mistrzu poduszko. Spotkamy się znowu. Kto chce smaczną niespodziankę? Koty ninja Kitty Natty są na nie zawsze gotowe. Tada! Patrz po papryczki. Numer 4 na mojej liście. Zaraz po rybnych Snickersach z serem i limitowanych ekstra lekkich rybnych Snickersach. Chwila.
teraz papapryczki? Są. Bomblomus? Jest. Kręci słomki? Nie ma? Dzięki, maluszki. I słomki są. No, piżama party jest już gotowe. Dobrze, możecie podjadać. O, kręci słomki. Czuję się jak księżniczka. Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie prawdziwa księżniczka. Oto ja! Gryzelda! Bez ciebie przyjęcie nie ma sensu. Wiem to. A gdzie Fruity? Fruttinek jest właśnie tutaj. Masz ochotę na bomblomusową kulę? Poproszę, a czy przypadkiem masz... Kręci słomkę! To bardzo miłe, True. Hello, imprezowicze! Idzie nieźle. Wszystko jest tak, jak zaplanowałam. Więc czekamy jeszcze na tęczowego króla. To musi być on! Witaj, tęczowy królu. Ha? Wasza wysokość? Co? O, Cudownie lawendowego wieczoru, True i Bazylii. Tak bardzo się cieszę na to piżama party. Właśnie się upewniałem, czy niczego nie zapomniałem. Mam mój kocyk i poduszkę i... O, szukasz szczoteczki do zębów? Mam kilka! O, moja szczoteczka do ogona. Długo jej szukałem. Och, działa cuda. O, patrz, jest i guma. Bomboglutka. Chcesz trochę? Fuj! Nie, dzięki. Nie, nie chodzi o szczoteczkę. Mam tu jedną. O, co to mogło być? Królu, nie martw się niczym. Mamy tu wszystko, czego potrzebujesz. Na ochrowe oliwki, True. Twoje szczególne umiejętności planowania są uosobieniem doskonałości. Co on powiedział? Dziękuję za komplement. Wejdź, proszę. Tęczowy królu, dobrze cię widzieć. To już wszyscy. Tęczowy król? Jest. Pora bawić się! Chyba wykonaliśmy już wszystko zgodnie z programem. A na śniadanie będą przepyszne numiziomkowe naleśniki! Tak! A teraz uwaga! Pora umyć zęby! Dobranoc wszystkim! Dobranoc, True. Rdzawe represje. Przypomniałem sobie, o czym zapomniałem. Mój mumu. Zawsze mam mumu ze sobą, kiedy śpię. Mumu? Nie mam go na mojej liście. Możesz spać bez niego? Widzisz, zawsze pomagał mi zasypiać przez ostatnie 300 lub 400 milionów lat. Ale na pewno dam radę. Policzę małych pomocników i jakoś zasnę. 6 milionów 406. Chwila. Pominąłem coś. Zacznę od nowa. 1, 2. Wasza wysokość, chcesz, żebym przyniosła ci twoje mumu? To żaden problem. Na zacną zieleń nie. Musielibyśmy pójść po mojego mumu aż do królewskiej szklarni. To jest troszeczkę daleko. Nie martw się, True.
Wkrótce zasnę. Dobrze. Jeżeli czegoś ci trzeba, powiedz. Życzę ci dobrej nocki. Dobranoc, Tru. O, płowy pasztet. Nie daje się innym wyspać. Naprawdę nie lubię używać sennych zaklęć, ale nie pamiętam dlaczego. Tylko ten jeden raz. Gwiazdna sól, niech śpi król. Oj, od razu czuję się śpiący. Cudowny letni deszczek, odświeżający. Bazyli, znów zaczynasz mówić przez sen. Tak jak ty. Fruity? Ty latasz! A? Co? Tru, uważaj! Co się dzieje? Fruity Tinek! Fruity! Fruity Cookie! Chodź tutaj! Mam cię! Już dobrze, Fruity Lasku, jesteś bezpieczny. Oj, tak! No, tego to ja nie planowałam. Oni lewitują we śnie. Fascynujące. Czytałem o tym, ale nie sądziłem, że to zobaczę. Ściągnijmy ich stamtąd. Nie! Nie dotykaj ich, bo wtedy... też będziesz lewitował. Obudzimy ich? Chyba nie. Cóż, nie mogą tak się unosić i odbijać od rzeczy. Weźmy linę. Lub sznurek. Lub siatkę na motyle. Lub sznurek. Albo bardzo długą słomkę. Lub sznurek. Świetnie, mali pomocnicy. Chwila, a co z tęczowym królem? Jest tam. Wylatuje przez okno. Wasze wysokość! Obudź się! Obudź się! Wstawaj! Wstawaj! Musimy go złapać i obudzić. Och, chłębuszko! Wybacz, że cię obudziłam, ale musimy ratować tęczowego króla. Ojej, zapomniałam się przebrać. Czy my też się mamy przebrać? Nie! Zostańcie w piżamach. Piżama party nadal trwa. Ja muszę być gotowa do akcji. Świetna myśl. Zabierzecie Gryzeldę i Frutiego do środka? Dzięki, maluszki. Cała stolica lewituje we śnie! Fascynujące! Tak, ale Zee, przecież teraz wszyscy mogą odlecieć z tęczowego miasta! Potrzebujemy życzeń i to prędko! Proszę do drzewa życzeń, kłębuszko! Zee, gdzie jesteś? Musisz mi pomóc! Tru! Jestem za tobą. Och, tak, wybacz. Dobrze, musimy mieć coś, by odnaleźć króla i ściągnąć mieszkańców w dół. Coś, co się lepi. Co się lepi? Nie, dzięki. I jeszcze coś głośnego, by wszystkich obudzić. Jeśli zrobimy to gwałtownie, wszyscy mogą nagle spaść. Tak, nie pomyślałam o tym, więc poduszki. Ale wszyscy lewitują, więc musimy mieć coś, co się lepi. Taśma? Klej? Nie, żelki! Och, Zee, trzeba nam życzeń! Masz rację! Potrzebujemy ich! Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru. Jak drzewo życzeń może pomóc? Cóż, nie wiemy, co się stanie, jeśli król zostanie nagle obudzony. Inni śpiący mogą się też obudzić. I mogą wtedy spaść.
więc najpierw wszyscy muszą się znaleźć na dole. Dobry pomysł, Tru! A kiedy wszyscy będą już bezpieczni, delikatnie obudzimy króla, a wtedy on przerwie czar. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, drzewo życzeń. Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Gledzi! Drzewo spraw, wysłuchaj mnie. Niesamowite życzenia. Bardzo chcę wiedzieć, co życzopedia mówi o ich mocach. To jest pledzik. Pledzik! To kocykowe życzenie, które może urosnąć i pomieścić wiele śpiących osób. Jeśli zaśpiewasz kołysankę, to zadziała jak magnes na każdego, kto śpi. Idealny do zgromadzenia wszystkich i zapewnienia im bezpieczeństwa. Następne życzenie to gienio. Gienio! To życzenie świetlne. Czyli dokładnie to, czego potrzebujemy ciemną nocą. I ostatnie życzenie. Hopsik. Życzenie piłka. Hopsik, hopsik. Hopsik jest świetny w podskakiwaniu. Nie, kocie sprawy. Taki zawód. Możesz też wejść na hopsika i wysoko podskoczyć. Nie wiem, jak skakanie może nam pomóc, ale my już też wymyślimy. Zuzi za, wszyscy na miejsca. Chodźcie, idziemy. Trzeba uratować tęczowego króla. Dziękuję, drzewo życzeń. O, rany! Uważaj, kłębuszko! Nie wiem jak wy, ale jak dla mnie to za dużo tu lewitowania. Masz rację. W tym bałaganie trudno będzie znaleźć tęczowego króla. Mam pomysł. Zabierz nas proszę do parku, kłębuszko. Pora na pierwsze życzenie. Zizazu, chodź na tu! To działa, pledziku! Życzenie działa już! Jesteś gotowy? Pledzik. Zi, mówiłeś, że śpiewanie kołysanki sprawia, że pledzik przyciągnie każdego, kto śpi, tak? Zgadza się. Zacznijmy coś nucić. Na na na, na na na, na na na. Działa! Patrzcie! Przyleciał też nasz król! O-o! Przez króla pledzik też śpi! Pledzik traci swoją moc! Wasza wysokość! Musimy coś zrobić, bo król odleci ze wszystkimi. To nie byłoby dobre. Ledwo co, już go widzę. Co? Kto może dzwonić o tej porze? Tęczowy król? Mamo. Chyba zadzwonił przypadkiem. Królu, obudź się. Wstawaj, proszę. To na nic. Och, królu, gdybyś tylko mógł powiedzieć, co jest nie tak. Och, mamo. Jeden mały trop. Mamo. Dwa słowa, które wskażą nam kierunek. Mamo. Tak, właśnie tak. Mumu, to o to chodzi. Tęczowy król zawsze zasypia z mumu. I teraz bez niego nie może osiąść. Właśnie dlatego wciąż lewituje. Popełniliśmy błąd. Zamiast go obudzić, musimy pozwolić mu się wyspać. No jasne! Więcej snu to lekarstwo na senny problem. Zawsze wiedziałem.
Musimy teraz tylko przynieść królowi Mumu. Kłębuszko! Wstawaj, Bazyli! Naprzód, Kłębuszko! Do tęczowego zamku! Dobra, w skali od 1 do ciemno. Tu jest ciemno. Jak mamy znaleźć drogę? Ja nie widzę w ciemności. To zawsze było dla mnie wielkim rozczarowaniem. Pamiętam raz, jak moja mama... Bazyli! O, wybacz. Czas na drugie życzenie. Zizazu, chodź na tu! To działa, Pienio! Pienio! Życzenie działa już! Wstawaj, Pienio! Tęczowy król mówił, że Mumu jest w królewskiej szklarni. Chodźmy. Oto i szklarnia. Może Mumu to jakiś rodzaj rośliny? Ale tu są ich miliony! Skąd mamy wiedzieć, która to jest? Na szczęście, każda z nich jest podpisana. Dobrze, rozpocznijmy poszukiwania. Dobra, Mumu rośl... To chyba jednak nie ta. Tru! Czekaj na mnie! To nie ta. Ta też nie. Ani nie ta. Może to tamta winorośl? Nie, to nie to. A gdzie ona jest? Patrzcie. Czy to tęczowy król? Odleciał za daleko. Musimy jakoś to Mumu znaleźć. Ale już wszędzie zajrzeliśmy i nie ma nic. Nic oprócz tej ogromniastej donicy. To musi być to! Tru, poświeć tutaj. To jest Mumu rośl. Owoce Mumu rośli wydzielają delikatny blask i cichy szum, który pomaga zasnąć. Więc gdzie są owoce? Tam na górze. Teraz rozumiem, dlaczego wśród moich życzeń jest Hopsik. Masz, Zi. Potrzymaj Gienia. Czas na trzecie życzenie. Zizazu, chodź no tu. To działa, Hopsiku. Życzenie działa już. No, Hopsiku, poskacz. Hopsik. Gotowy? Skacz, skacz, skacz! Dawaj, Hopsiku! Wyżej, Tru, wyżej! Nie mogę dosięgnąć! Więc jak go zdobędziemy, Tru? Mam pewien pomysł. Bazyli potrzebuje Kitty Natiego. Wiem, do czego zmierzasz, Tru. Spróbujmy jeszcze raz, Hopsiku. Jestem kotem! Dobra robota, Bazyli. Jestem z siebie dumny. Dziękuję za pomoc, Hopsiku. Hopsik! Tobie też, Gienio. Zuzi za! Wszyscy na miejsca! Okej, zanieśmy królowi jego Mumu. Chodź, Kłębuszko! Tutaj jest! To nie będzie łatwe. Jeśli tęczowy król dotknie mnie i też zalewituje, od was dwóch będzie zależało ratowanie królestwa. Ha! Zero presji! Wasza wysokość! Mam tu Mumu! 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 Tęczowy król przestał już lewitować. Mumu złamało zaklęcie. I patrzcie! To działa! Wszyscy lewitujący wracają wprost do łóżek. Udało się! Super! Dziękuję ci. Byłeś bardzo pomocny. A teraz wracaj do plecaka. O,
My też wracajmy. Jestem śpiąca. Śpiąca? Dopiero zaczynamy! Uratowaliśmy miasto! Świętujmy! Uff, co za noc! Piżama party nie wyszło, jak planowałam. Ale ocaliłaś królestwo, Tru. Jesteś bohaterką. I pamiętajcie, że rano będą czekać numi ziomkowe naleśniki. Racja. To było jednak udane piżama party. Tru? Tru? Pobudeczka! Co? Ej, to pachnie jak... Numi ziomkowe naleśniki! Zrobiliśmy je dla ciebie. Dzięki za uratowanie całego królestwa. I za to, że pamiętasz, jak bardzo kocham kręci słomki. O, dziękuję, Tru, że przyniosłaś mi mumu. O, dziękuję wam. Ale to dobre. Bazyli, może spróbujesz? Tak. Najlepsze na świecie, ale pyszno. Zbiorę pysio jabłek. Chodźcie, pysio jabłka! Obi, daj spokój! Chodźcie, mówiłam ci, trzeba czekać! No weź, tylko jedno! Jedno małe pysio jabłko, proszę! Niestety nic z tego, Bi. Z pysio jabłoni można zbierać owoce dopiero, gdy zapadną w zimowy sen. To jest prawda, Bazyli. Pysio jabłoni nie można poganiać. Jeśli zerwiesz owoc, zanim sam spadnie, drzewo będzie bardzo smutne. Tak smutne jak mina. Nie zjadłem jeszcze żadnego pysio jabłuszka? Jeszcze bardziej. Chyba nie widziałeś wyraźnie, jak bardzo byłem smutny. Pokażę jeszcze raz. Warto poczekać. Jeśli zerwiesz owoc zbyt wcześnie, będzie bardzo kwaśny. I zrobisz kwaśną minę. Ble. Bąblowy brąz, Tru. Czyżbyś ugryzła właśnie kwaśne pysio jabłuszko? Skąd? Pokazywałam Bazylemu, czym to może grozić. Jest odrobinkę niecierpliwy. Wiesz, Bazyli, tutaj chodzi o coś więcej niż świeże pysio jabłka. Wszystkie liście na drzewach zmieniają kolor. Uwielbiam to, gdy ta żywa zieleń przechodzi wtedy w to zjawiskowe złoto i czarodziejską czerwień. O, nie mogę się doczekać, kiedy drzewa pójdą spać. Nie musisz długo czekać. Wielki marszałek pysio jabłkowego festiwalu przybędzie tu za chwilę, żeby zebrać razem ciemno-szare chmury jesieni. O, już przyleciał. Przed wami ponury władca, minister marazmu, baronet Busz, mój kuzyn, Szarek Smotniak. Jestem przydatny? Brawo ja. Nie tylko przydatny, to dzięki tobie możliwe są zbiory pysie jabłek. Och, super. Miejmy to już wreszcie z głowy. Co w ogóle chodzi z tym całym festiwalem pysio jabłek? Cieszymy się, że pory roku się zmieniają. Chłodek, żniwa, piękne kolory. Można się częściej przytulać. I chodzić w szalikach. Szaliki. A przede wszystkim pysio jabłuszka! Nie mogą być aż tak dobre. Nic nie jest tak dobre. To ty nigdy jeszcze nie jadłeś pysio jabłka? Nie kręcą mnie nowe rzeczy. Tobie na pewno też by smakowały. Są słodkie, twarde, przepyszne. Pozwól, że sam ocenię. Ale nie są jeszcze dojrzałe. Kwaśne. Miękkie. Wcale nie są pyszne. Nie rozumiem, jak wy je możecie w ogóle lubić. Co innego ja. Przecież nie są gotowe. Ich smak się zmienia, gdy dojrzeją. A ja nie chcę, by się zmienił. Smakują mi właśnie takie. Chyba nie mówisz tego na poważnie. Owoce mają być kwaśne. Odwołuję ten cały festiwal pysio jabłek. Właśnie tego się bałam. Nie, chwilę, zostańcie chmury i rzucajcie swój wspaniały cień.
Kto wiedział, że kwaśne pysio jabłka są takie ble? Och, ciekawe, co jeszcze mnie dotąd omijało. Tak, właśnie. Może pokażę ci inne wspaniałe, zmieniające się rzeczy tu u nas, w królestwie. Jak mam się chwalić szalikiem w tym upale? Czy nikt już o ten szaliczek nie dba? Farmerze Moser, co się stanie, jeśli drzewa zasną, zanim zrzucą owoce? Ocie, Florek, drzewa nie zapadną w zimowy sen i będą marudne całe lato. Hej, chwileczkę, co to znaczy? Rozwij tę myśl, co będzie z owocami? Owoce będą kwaśne w tym roku, będą kwaśne w następnym i w kolejnym roku. Nie mów, że tak będzie każdego roku. Proszę, tylko nie to. A więc trzeba im pomóc zapaść w zimowy sen. Może wymyślimy jakiś sposób, żeby je uspokoić? Poczują się lepiej i pójdą spać. To jakaś myśl. Dobre drzewko, spokojnie, powoli daj owocki wujkowi robotnikowi. No dalej. O nie, drzewa są tak marudne, że teraz nigdy nie usną. I nie dostaniemy naszych słodziutkich pysiojabłuszek. Hej, natychmiast się rozgałęzić. Musimy coś zaradzić, Bi. Potrzebujemy życzeń! Och, kłębuszko! Zabierz nas do drzewa życzeń! Szalik czy czapka? O, cześć, strój Bazyli. Wybieram strój na sezon pysiojabłkowy. Nie musisz się stroić! W tym roku nie będzie sezonu pysiojabłkowego! Szarek Smutniak zerwał pysiojabłko zbyt wcześnie i stwierdził, że kwaśne jest dobre. Odwołał chmury i wstrzymuje swoją ponurość! Drzewa są markotne i nie chcą zrzucić owoców. Więc zimy nie będzie? To spowoduje zamieszanie wśród wszystkich stworzeń w królestwie. Usiądźmy i pomyślmy. Okej, Tru, jak drzewo życzeń może ci pomóc? Cóż, trzeba coś zrobić z blaskiem słońca, bo przez to drzewa nie mogą spać. I musimy je też jakoś uspokoić, by uwolniły w końcu robotników i nareszcie zapadły w zimowy sen. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, wymarzenia spełniły się. To prawdziwie urzekające życzenia. Sprawdźmy, co Życzopedia powie nam o ich mocach. To jest cieniek. Cieniek! Cieniek to życzenie baldachim, które rozkwita, dając cień. Możesz ochronić drzewa przed blaskiem słońca, by wiedziały, że pora na drzemkę. Tak! Następna jest kołysia. Melo życzenie. Kołysia uspokaja swoją słodką, kojącą muzyką. Miło cię znowu widzieć, kołysiu. Uśpisz drzewa swoim śpiewem. I ostatni na liście ping ping. Ping ping to życzenie głośnik. Wysyła dźwięki na odległość. Ping A odbiera wiadomość, ping B ją przekazuje. Proszę, spróbujcie. Miło cię poznać, ping ping. Miło cię poznać, ping ping. O, teraz ja. Bazyli to fajny kociak. Bazyli to fajny kociak. O, prawie zapomniałem. Ping Ping bardzo lubi być cały. Denerwuje się, gdy jest podzielony. Tak jak ja i Tru. Jeszcze nie wiem, jak cię wykorzystam, Ping Ping, ale obiecuję, że na długo cię nie rozdzielę. Zuzi za, wszyscy na miejsca! Powodzenia! Dzięki, Zi!
Postaramy się. Słońce strasznie pali bez tych szarych chmur. Może już pora zjeść ten twój szaliczek? Nigdy! Wkrótce... No dobra już. Czy słyszysz ten płacz? Tak, chyba coś słyszę. Nie wiem, czy to płaczą drzewa, czy robotnicy. Tak czy siak, farmer Moser jest chyba w potrzebie. Naprzód! Dobrze, Bi, muszę się uspokoić. Tak, hej, robotnicy czy drzewa? Wszyscy? Czas na pierwsze życzenie. Zizazu, chodź no tu! Bo działa cię nie! Życzenie działa już! Okej, Cenku, musisz dać tym drzewom cień. Wyżej! O nie! Cienik utknął! Zbyt szybko się otworzył. Musi być wyżej, by dać drzewom cień. Jak go wyciągniemy? Możemy wspiąć się na drzewa, ale strasznie się wiercą. Przepraszam, pysie jabłoneczki. Czy możemy się na was wspiąć? To na nic, tru. Są zbyt marudne, by cię posłuchać. Ale może posłuchają kołysanki. Pora na drugie życzenie. Zizazu, chodź no tu. Do dzieła, kołysiu. Życzenie działa już. Okej, kołysiu. Musisz zaśpiewać kołysankę, by te marudne drzewa zasnęły. Możesz to zrobić? Aha. Okej, Bi, pora na cień. Panie, a może pani drzewko, podasz mi pomocną gałąź, żebym mógł już uwolnić cieńka? Cieńku, czy możesz się na chwilę zmniejszyć? Cieniak! Teraz urośnij, cieńku. Super, Bi. Spójrz, to działa. Zasnęły. Czy możemy zacząć już zrywać owoce? Nie próbowałbym. Nie, nie, nie. Wszyscy mają być cicho. Nie możemy zostać cicho na zawsze. Nie na zawsze, tylko do zmiany pory roku. A do tego będziemy musieli poszukać szarka. Znaleźć szarka. Dobry pomysł! Dobrym pomysłem będzie także, jeśli pójdziesz ze mną. Zgoda. Och, kłębuszko. Postaraj się być cicho, drzewa próbują zasnąć. Pagienko szarka jest bardziej słoneczny niż zwykle. Nie może być z tego zadowolony. Może tak właśnie przekonamy go, żeby przywrócił chmury? Tęczowy królu, gdzie jest szarek? Siedzi w swoim pniu i nie chce wyjść. Próbowałem go nakłonić, by przywrócił wreszcie chmury i zmienił porę roku. I... A, fakt! Wciąż jest słonecznie. Zgaduję, że się nie zgodził. Starałem się go przekonać, że zmiana może być czymś dobrym. Pokazałem mu, jak wodne ślimaki przędą kokony i zmieniają się w wodne ćmy. Ale szarkowi bardzo spodobał się śluz wodnych ślimaków i zdecydował, że najlepiej będzie, jeśli pozostaną ślimakami. Widział też, jak miło pszczółki zbierają nektar ze smrodków i robią z niego miód. Stwierdził, że nigdy wcześniej nie miał okazji wąchać smrodków. I uznał, że miło pszczółki powinny dać tym smrodkom spokój. Za każdym razem, gdy pokazywałem mu, jak coś się zmienia na lepsze, on chciał to zostawić po staremu. A teraz siedzi tam cały nadąsany i moczy sobie nogi w misce mgły. Ale jest nam teraz potrzebny w sadzie. Może wyciągniemy go stąd przy pomocy czegoś, co lubi? Idź sobie. Jestem zajęty zrzędzeniem na to, że słońce świeci.
A wiesz, co pomogłoby je schować? Wielkie szare chmury. Dobra jest. A nie wolałbyś wyjść stąd i poszukać ślimakowego śluzu? Mam już trochę. A może pójdziemy zatem pozrywać smrodki? Słyszałam, że ich zapach jest przeokropny. Może jutro. Jeśli zmienisz zdanie... Wątpię. Będziemy w sadzie. To wcale nie przypomina festiwalu pysiojabłek. Raczej festiwal. Może teraz, gdy drzewa śpią od jakiegoś czasu, można bezpiecznie zerwać owoce? Cóż... Cieniek! Nie płacz, cienku! Robisz, co możesz w tej trudnej sytuacji. Przykro mi, farmerze Moser. Próbowaliśmy pomóc drzewom, ale życzenia nie są w stanie zastąpić szarka. Czyli nie ma nadziei. Miałem już wcześniej uprawy zbyt suche, zbyt mokre, zachwaszczone, ale nigdy nie miałem upraw kapryśnych. Nie będzie pysio, pysio, jabłek, co za straszny pech, bo jabłonie, pysio, pysio, wciąż dąsają się. Za jasno i Płowę ci woni! Nigdy w życiu nie słyszałem, by śpiewał tak nisko. Niżej się chyba nie da, a ja już coś o tym wiem. Mam kwaśną minę, uśmiech uciekł z moich ust, bo wszystko gdyby tylko Szarek to usłyszał, byłby bardzo szczęśliwy, albo i nie. Może w ten sposób uda nam się nakłonić go, by tu wrócił. Użyjemy ping-pinga, żeby usłyszał, jak farmer Moser śpiewa. Wtedy Szarek będzie chciał słuchać dalej i przyleci tutaj. Czas na trzecie życzenie. Zizezu, chodź no tu! To dzieło ping-ping? Życzenie działa już! Czy one nie muszą się rozdzielić? Pamiętasz, co mówił Zi? Denerwują się, gdy nie są razem. Spokojnie, za moment znów do siebie wrócicie. Rozdzielicie się na chwilę, by pomóc przy festiwalu pysio jabłek, okej? Okay? Aha. Jabłonie, pysio, pysio, bardzo wciąż dąsają się, bo za jasno i za ciepło i nie pada deszcz. Dalej, Bi, ruszamy. Kłębuszko! Żadnej chmurki jednak nie ma, żeby cień im dać. Mam kwaśną minę, uśmiech uciekł z... Nie chciałbym jeszcze bardziej psuć tego dnia, ale nawet jeśli Szarek wróci, to czy zechce przywołać chmury? Na pewno zechce. Wystarczy go trochę zmotywować. Szarku, przyniosłam coś, co ci się spodoba. Odejdź stąd. Mówiłem, że nie lubię próbować nowych rzeczy. Ale kwaśne pysio jabłka bardzo ci smakowały. Pamiętasz? To jest nawet lepsze, to znaczy gorsze. Jabłonie, pysio, pysio, bardzo wciąż dąsają. To farmer Moser. Jest smutny, bo pysio jabłonie wciąż nie mogą zasnąć. Pasowałoby do tego kwaśne pysio jabłko. Szkoda, że nie mam żadnego. Możesz się sobie zerwać, jeśli wrócisz do sadu i posłuchasz wtedy na żywo śpiewu farmera Mosera. To dla mnie za dużo roboty. Postaw tylko tego grajka gdzieś tutaj na oknie. Przykro mi, Szarku, ale to życzenie tęskni do swojej drugiej połowy. Więc jeśli kręci cię smutny rok i farmera szloch, musisz opuścić ten blok. Słyszałeś ten tekst? To był rym. Czekaj, chcę posłuchać jeszcze tej żałosnej i depresyjnej pieśni. Och, to słońce jest zbyt jasne. Drzewom rzucić dzień. To działa, Bi! Szarek podąża za śpiewem. Bo wszystko jest do bani i niczego nie ma na plus, więc śpiewam pysio, pysio, jabłek, pysio, pysio, jabłek, blues.
To było okropne. Zaśpiewaj jeszcze. Tru, sprowadziłaś szarka, czyli pora roku się zmieni. Smutne twarze, smutna muzyka, kwaśne jabłka. Po co miałbym zmieniać coś, co jest tak idealnie ponure? Bo to nie jest idealne dla wszystkich. Królestwo potrzebuje jesiennej pogody. Czy będziesz mi się naprzykrzać tak długo, aż w końcu przywrócę chmury? Powiedz, że tak! Powiedz, że tak! Nie, Szarku, to zależy tylko od ciebie, ale zmiana pory roku uszczęśliwiłaby wszystkich. Sprowadzam jesienne chmury, ponieważ ja je lubię. Nigdy nie zrobiłem niczego bezinteresownie. To byłaby z pewnością duża zmiana, a wiemy, że nie lubisz zmian. Ale być może odkryjesz inną rzecz, którą lubisz. Jak na przykład kwaśne pysze jabłka. Och, fakt, jabłka okazały się dobre. Ech, no i to słońce jest zbyt jasne. Hej, Tru, załóż sobie. Nie trzeba, ty go weź. Dzięki za pomoc, Cieńku, Kołysiu i Ping-Pingu. Wracajcie do plecaka. Co się dzieje? Chmury sprawiły, że drzewom zachciało się spać. Niech żyje Szarek! Przepraszam. Niech żyje Szarek! Sprawdźmy, czy już zasnęły. Zimowa drzemka trwa. To dlaczego wciąż szepczemy? Masz rację. Nic ich nie obudzi aż do wiosny. Czas nastał już dla drzew zimowego snu. Liście w net. Sezon szalikowy uważam za otwarty. Dobra nasza. O tak, owocobranie! Proszę, Szarku, wiem, że trochę ciężko znosisz takie wesołe dźwięki. Och, ten szalik nie jest w moim stylu. Zbyt wesoły. Ale dziękuję. Patrzcie! Symfonia kolorów już za chwileczkę się zacznie. Cóż, wszyscy są szczęśliwi. Wykonałem zadanie. Jupi, spadam stąd. Szarku, czekaj! Dzięki za sprowadzenie chmurek. To było miłe z twojej strony. Jak uważasz? Tylko nikomu o tym nie mów. Masz, Bi, spróbuj pysio-jabłkowego cydru. Pysio-jabłkowy cydr? Zawsze piliśmy pysio-jabłkowe kakao. Dodałem też do niego piankę. Śmiało. Zmiany są dobre. Zmiany są pyszne. Och, Bazylii.